Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w... O Jezu, ale to nie. W nowym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Kyrus. Witam was w nowym materiale. Wiecie co, przydałby nam się lepszy miecz, ale nie mamy za grosz pieniędzy, chociaż mogę to sprzedać. Chodźmy w takim razie najpierw na targowisko. Dlatego, że tutaj są bardzo fajne jakieś mieczyki do kupna i fajnie by było to mieć. Sylvan, coś możesz mi powiedzieć? A to już pytałam, jak się smakuje Ginuś. Witam was oczywiście w nowym odcineczku. Nagrywam troszeczkę znowu na zapas, bo oczywiście teraz zbliża się sesja właśnie i też właśnie mam sporo rzeczy do zrobienia. Długi miecz. Trochę to kosztuje dużo wszystko. Nikt nie słucha. Miecz. Wiecie co, sprzedajmy mu coś takiego jak na przykład ten srebrny świecznik, srebrne naczynia, srebrny puchar i srebrne talerze. Lutnie też możemy sprzedać, młotek sobie zostawię i ten strój kowala też możemy... Albo dobra, sprzedam ten młotek, najwyżej go odkupię. Za 10 zł, także za 10 sztuk monet, także będzie ok. Chodźmy w takim razie do Górnego Miasta. Miejmy nadzieję, że tam czekamy na nas jakieś nowe zadanka. Jestem bardzo ciekawa. A, teraz jesteś jednym z nas. Możesz przejść. Już mi lepiej. No i super, o Jezu, zajebiście gościu w ogóle, wow. Tutaj coś jest za... Oj, ja bym tu weszła. I co mi zrobicie? To wygląda interesująco. Tutaj kompletnie nic nie ma? O, tam można wejść gdzieś na górę. Hehe, co ja robię w ogóle? Śmiesznie by było, jakby coś było na dachach domów, wiecie? Byłoby wtedy bardzo ciekawie. Hihi, ja sobie chodzę trapo murze. I co mi zrobicie, łajzy? Mam swoje zdanie na ten temat. O, wow. Czy coś się w końcu zmieni? Tam wyżej chciałabym sobie wejść. Jak już jestem strażnikiem, to przecież mogę tutaj hasać, nie? Wcale mnie to nie dziwi. Halo? Czemu gra mi nie daje tu chycnąć? Upsi. Tu jakiś ten. Ja to chyba wszystko mogę zabierać w ogóle, to jest hit. Siema, siema. Wynocha, nie masz tu czego szukać. Jeszcze zobaczymy. Czyli widzę, że wszędzie się też nie dostanę, mimo to, że jestem strażnikiem, to dobrze wiedzieć. Tutaj są jakieś drzwi, które bardzo mi się podobają, bo może można coś tu jeszcze zrabować. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Kurczę, kluczyk. O, wow. Gdzie ja znajdę jakiś klucz? To jest bardzo ciekawa sprawa. Tutaj jest coś zawalone. O, Matko Boska, co to jest w ogóle? Bez sensu. Tutaj ktoś siedzi, jakiś alchemik. Dzień dobry. Sobie tutaj wszystko pozbieram. Póki on też śpi. I tak jak właśnie mi się kojarzy, my możemy to wszystko zabierać. Przynajmniej jak wcześniej zabierałam, to nikt mi nie chciał uciąć rąk. A to nam się bardzo wszystko przyda, co się tutaj znajduje w tym miejscu. No, dawaj ognisty korzeń. O, Matko Boska. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Dzięki. I zbieramy dalej. Ciekawe, czy będzie miał dla nas jakiegoś questa ten alchemik. Zobaczymy. Fajnie by było. Gorzej jak będę mogła się od kogoś nauczyć wydobywania na przykład płytek. A ja już przecież nie mam żadnych punktów umiejętności. W ogóle wydaje mi się, czy ten dom jest jakiś krzywy. Czym? Nie ma mezurek. Ale tutaj jest rzeczy, matko kochana. Ale zajebiście. Wszystko zbieram, wszystko kradnę, wszystko rabuję, wszystko moje proszę oddać. O, wow, ale dużo roślinek. Takie coś to ja lubię. Podejrzewam, że to nie bez przyczyny tu leży. Dobra, świetnie. Pogadajmy z... A to Herax tutaj! Ty tu śpisz w Górnym Mieście? Naprawdę? Serio? O matko. Masz smoczy korzeń. To ten, który ci oddałam chyba. Ale wow, ty tu masz chatę w ogóle? Fajnie, że jest taka krzywa. Ale wow, nie sądziłam, że tu jest jego chata. Przejdźmy w takim razie dalej. Może jeszcze coś tu znajdziemy. Podejrzewam, że część mieszkańców jest tylko w Górnym Mieście. A nie, no wiecie.
Czy ja tędy gdzieś przejdę? O, przejdę tędy, dobrze. Wiecie, warto się tu porozglądać po tych zakamarkach. Kogo tutaj pilnujesz? Więźnia. A kogo niby? To nie twoja sprawa, kim jest. Ani jakie przestępstwo popełnił. Mhm. Co mógłbym zrobić, byś pozwolił mi zobaczyć się z więźniem? Nic. Nie będziesz mógł się z nim zobaczyć. Na pewno musi być coś, co mógłbym dla ciebie zrobić. Niech pomyślę. Rzeczy samej mógłbyś. Widzisz tutaj ten budynek z tym wielkim kominem? Jakiś czas temu mieszkał w nim przywódca kasty kapłanów. Niestety nikt nie ma klucza do tego budynku. Znajduje się tam pewien amulet, który przegrałem w zakładzie. Postaraj się dostać do środka i odzyskać mój amulet. W zamian dam ci klucz. Ile mam ci zapłacić, byś pozwolił mi zobaczyć więźnia? W zasadzie nie jestem przekupny, ale... odwrócę na chwilę w... Dobra, dobra. Mamy inną też opcję. Czy ktoś mnie coś zrobi, kiedy ja bym tu sobie weszła do środka? Czy nie? Bo wiecie, ja się tak troszeczkę po tym mieście... Wiecie, ja niby jestem strażnikiem, ale w sumie to tak jakoś nie mogę za bardzo tu... Ten obraz wydaje się podejrzany. Ja bym to kliknęła, ale się nie da. Tutaj coś jest? No nie za bardzo. A może to mogę kliknąć? Kompletnie nie. I do tego zablokowała mi się myszka, więc muszę dziwnie chodzić. Siema, siema. O Boże Święty, naprawdę teraz się nie odwrócę? Oh my godness. O, teraz. Musiałam ten zrobić zablokowanie i odblokowanie. No ja nie uwierzę w to, że tu nic nie ma. Ten kominek jest wręcz... Co mi się tak blokuje, ta kamera? Ten kominek jest wręcz zbyt dziwny, żeby tutaj nic nie było. Jest łóżeczko. To świetnie. Szkoda, że to kompletnie nic nie daje. Czy dom z wielkim kominem, tak? Czy chodzi o ten dom? Nie mam pojęcia. Tutaj jeszcze coś jest. Bez właściwego klucza. A, nigdy tego nie o ten dom chyba chodzi. Ale ja chyba nie potrzebuję za bardzo klucza. Jakby się tutaj... O, co... Miód. Wino. Złoty naszyjnik. Naprawdę? Mogłam to przez okno zrabować? Wow. Chodziło chyba o ten dom. Czy ja mogę wejść przez ten komin? Tylko czy ja potem wyjdę? Ech, dawaj, skacz tam. O, Jeezy, nie. O, matko. To może tędy. I teraz tak tutaj... No dawaj, no gościu, wierzę w ciebie. O, kurczę. Ja wierzę, że ja mogę wejść do tego komina, nie? Ale może nie w ten sposób? Nie wiem. Ale czuję jakiś potencjał tu. Opa! Tylko czy ja potem stąd wylezę? To jest bardzo dobre pytanie. Chlebuś, wszystko. Coś tam jeszcze zebrałam po drodze, ale nie ogarnęłam. Co? Gold plate. Fajnie, że nie przetłumaczone. Ale tu jest rzeczy. O Boże Święty. Ale będzie sprzedawanie. To chodzi chyba o ten dom. Dokładnie, bo tutaj jest ten komin właśnie jakiś duży. To ja se tu weszłam tak na luziku. Jeszcze mogę się tutaj nawet przespać. Regał pewnie nic mi nie da, bo z tego co kojarzę, nasz bohater nie potrafi czytać. Dokładnie. Niestety. Albo niestety w sumie. Jeszcze sobie pozbieramy resztę tutaj rzeczy. O, tam jest w ogóle kluczyk. Klucz. To jest klucz chyba w ogóle do samego środka. W sensie ja sobie teraz mogę chyba na luzie otworzyć i wyjdę stąd. O, bo pięknie, otwarty kufer. Amulet ochrony. To chyba to, co mieliśmy zdobyć. I czy wydaje mi się, czy ja teraz mogę... Dokładnie, mogę stąd po prostu wyjść. Siema, siema. Słuchaj, mam kluczyk dla ciebie. Proszę. Mam twój amulet. A, wspaniale! Oto twój klucz. Ale radziłbym ci się pośpieszyć.
Spoko. O kurczę, ale ta cela jest jakaś dziwna, matko kochana, wych. To sala tortur jakaś, Logan. Nie, proszę, tylko nie to. Uspokój się, przysyła mnie przymierze. Przymierze? Całe szczęście, od razu jestem spokojniejszy. Przyszedłeś tu, aby mnie wyciągnąć? Później. Najpierw opowiedz mi, jak się tu znalazłeś. Jak tu trafiłeś? No cóż, moim zadaniem było szpiegować Gregoriusa. Zatem zakradłem się do pałacu i podsłuchiwałem pewną rozmowę. Pomyślałem, że koniecznie muszę dowiedzieć się, kto z kim rozmawia. No dlatego zapaliłem pochodnię. Chyba żartujesz. Jednak tak właśnie było. Wtedy właśnie zostałem zdemaskowany i zaciągnięty tutaj. Nigdy bym się tego nie domyślił. Serio, ty gościu? Co oni ci tutaj zrobili? Oni torturowali mnie i zadawali pytania. I co im powiedziałeś? Powiedziałem im, że zostałem wysłany przez kapłanów z zadaniem szpiegowania ich i dowiedzenia się, czy wiedzą cokolwiek o artefakcie. Mhm. Artefakcie? Co to za artefakt? Co? To ty nic o tym nie wiesz? Najlepiej zapytaj o to Kerosa. Gregorius był bardzo zainteresowany wszelkimi informacjami o tym artefakcie. Okej, w porządku. Co mu powiedziałeś? Powiedziałem mu, gdzie znajduje się artefakt. Wybacz, ale ból był nie do zniesienia. Czy powiedziałeś im cokolwiek o przymierzu? Nie, ale właściwie wcale mnie o to nie pytali. Całe szczęście. Jak długo byłeś właściwie w więzieniu? Ledwie kilka dni, ale to miejsce było piekłem na ziemi. Niby czemu? Wygląda całkiem przestronnie. Są tam pająki, a także te wstrętne muchy i chrząszcze. Słyszałem, że mogą one przenosić choroby. Nie jesteś niewinny, czyż nie? Hej, bądź ciszej. Na pewno nie postąpiłbyś inaczej. Jasne. Co właściwie zamierzasz teraz zrobić? Wydostać mnie stąd? Dam Kerosowi znać, co się z tobą stało. Pomogę ci później. Okej, w porządku. Nie wiem, nie dostałam żadnego zadania. Widzę, że nie. W porządku. Czy ten strażnik coś ma do mnie? Jakiegoś focha? Cokolwiek? Nie. No to idziemy w takim razie do naszego ojca i zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia na to wszystko. Plus pójdziemy sprzedać na targowisku jakieś tam rzeczy fajne. I może się jeszcze czegoś fajnego dowiemy. Kerros. Rozmawiałem z Loganem. Powiedział mi coś o artefakcie zachowanym przez kapłanów. Artefakt? Co z nim? Był torturowany i zdradził Gregoriusowi jego położenie. Ale co to za artefakt? Co? On wie, gdzie jest artefakt? Zatem musimy się śpieszyć. Ten artefakt jest starożytnym reliktem zła. Obecnie jest w naszym posiadaniu. Jednak niech Adanos nas ochroni, jeśli wpadnie w łapy Gregoriusa. Musisz natychmiast wyruszyć w drogę do kapłanów i powiedzieć im o tym. Weź ten pierścień, dzięki niemu strażnik nie będzie cię zatrzymywał. O kurczę, Logan nie zdradził przymierza, prawda? Nie, przynajmniej się przyzna. Okej, to już wiem nawet gdzie idziemy, tam był taki strażnik, on nie chciał nas przepuścić. Wszystko fajnie, tylko super by było mieć lepszą broń, ale żal mi kupować teraz broni, bo możemy jeszcze mieć więcej siły. Także wiem, najpierw tak, towary. Mam trochę miksturek, bardzo fajnie, ale te talerze, no to mi się raczej na nic nie przyda. Złoty świecznik, skrzyneczka, złoty puchar. Miodowy tytoń. Słyszę o tym po raz pierwszy. O, i skórzane mieszki jeszcze mam w zanadrzu. Można to było zrobić zupełnie inaczej. I fajnie, mamy troszeczkę jeszcze pieniążków w takim razie. Pierścień wody. O kurczę. Fajnie. Wiecie co? Myślę, czy nie iść jeszcze na te pełzacze, bo w sumie dalibyśmy sobie już z nimi teraz radę na spokojnie. A no będzie za to dodatkowy jakiś expik, prawda?
A na tym zależy mi i wszystkim tutaj pewnie. Zabiję sobie te ptaki, pozwolicie, bo mnie będą wkurzać. Ten się patrzy na mnie dziwnie. Ty ptaszek, wracaj tu, łajzo. Postanowił tam wlecieć nagle do tego. No dobra, jeden przynajmniej padł. Zobaczymy. Nie wiem, jak sobie poradzimy z pełzaczami, ale podejrzewam, że nie ma ich tam wcale dużo, a możemy tam pewnie znaleźć coś ciekawego, znając życie. Więc chyba warto. Widzę, że bardzo fajny mostek. Hop. No, halo, co mi się stało ze skakaniem? Błagam cię, skakaj. Super. Dobra, spróbujemy przejść tędy, bo widzę, że jest ciężko. Bohater ma jakiegoś focha na skakanko, jeżeli o to chodzi. No i dobra, to bagno jest bardzo ciekawe. Ale tutaj przychodzimy właśnie do pełzaczy już. Tutaj jest właśnie jaskinia, tak mi się wydawało. Podejrzewam, że gra mi tu przyprowadzi później, ale bardzo mnie kuszą te pełzacze. Siema, pełzacz. Chyba jest jeden. No i pięknie. Nic tu nie ma. No jasne, że nie ma, gościu. Gdzie jestem, halo? Przeteleportowało mnie gdzieś, czy mi się wydaje? Chyba gra mi nie pozwala tutaj iść dalej chwilowo. Dokładnie, gra nie chce, żebym tędy szła na razie, więc nie idziemy po prostu. Chodźmy do tego strażnika, skoro tak gra chce, no to tak zróbmy. Ciekawe, dlaczego mnie wyteleportowuje stamtąd. Ciekawe. Ale no cóż, pójdziemy tam po prostu potem. Teraz strażnik nas powinien przepuścić i to jest najważniejsza sprawa. Siema, siema. Widzę, że teraz jesteś jednym z nas. Możesz przejść. Dzięki wielkie. Czy tutaj coś... O, goblinie jagody. Kurczę, aleście... O, słyszę goblina. Czarny goblin, siema. Ale chciałabym cię móc ładnie jakoś trafić, cokolwiek. Czy ja w ogóle dobrze idę? Przepraszam, bo to jest zbyt dziwne, że tutaj jakieś gobliny są za tym gościem. Bagienny biegacz. Siema, siema, dawaj z siebie mięcho. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Nic mnie już nie dziwi. Co tu się dzieje jakiegoś dziwnego w tym miejscu? Ale wąwóz, o matko boska. Witaj w obozie, przyjaciel kapłanek. Nazywam się Cellus. Właściwie spodziewałem się spotkać samych kapłanów. Co tu robią ci myśliwi? To było oczywiste. My, kapłani, zawarliśmy z nimi sojusz. Oni także wyznają Avenosa i byli uprzejmi przyjąć nas do swojej społeczności. Gdzie mogę znaleźć przywódcę kapłanów? Talarion, nasz przywódca, jest w namiocie tuż obok. Na pewno go nie przeoczysz, jeśli pójdziesz przed siebie. Świetnie, dzięki. Do zobaczenia później. To rzeczywiście. Niech Adanos ma twą duszę w opiece. Okej, okay, super. To było oczywiste. Cellos. O, oh, wow. Łowca Bogir. Kapłan. Czy wy nie się fochniecie, jak ja sobie te futerka pozbieram i to wszystko? Bo to bardzo ważna sprawa. Piwo. Marzone mięso. Nie wie, jak się trzymam. Chciałam jean zebrać. Jean. Tak chyba futra nie mogę akurat zbierać. Trochę szkoda. Nie doszło do mnie. Ale no cóż, trudno. O, tu jest jakiś gościu, z którym mogę pogadać. O, pasek jakiś tutaj leży. To było oczywiste. Fajnie, że tu leży pasek. Mnie mówili co innego. Zanim pogadam sobie z tymi myśliwymi, bo pewnie będą mieli dla mnie jakieś zadanie. Znając życie, to sobie chcę pozbierać właśnie resztę rzeczy. Kurczę.
Jak mi się to przyda, to trochę szkoda, że to zeżarłam wszystko. Ale w sumie do czego miałoby mi się to przydać? Nie wiem. Podniosłam jakiś pasek, prawda? Nie mówię ci przecież. Dokładnie, podniosłam jakiś pasek przecież. I co to za pas? Jak do siły, to bardzo fajnie. Nie mówię ci przecież nic nowego. Nie wiem, czy. A nie, drugi identyczny pasek, dobra. To pogadajmy z tymi łowcami. Rakun. O, nie mogę z tobą gadać. Bogir? Też nie. Podejrzewam, że będę mogła z nimi pogadać potem. Oczywiście, prawda. Tu jest jeszcze jakiś łowca i łowca. No dobrze. Stół runiczny. Podejrzewam, że będę musiała z nimi porozmawiać po prostu później. Moje zdanie i tak nikogo nie. Tutaj jeszcze jakieś roślinki. To było wiadomo. Możemy sobie to pozbierać, wiadomo. Słyszę o tym po raz pierwszy. Okej, okay, to pogadajmy w takim razie z tym głównym gościem. To było wiadomo od dawna. Talarion. Witam, czy to ty jesteś przywódcą kasty kapłanów? Tak, jestem Talarion, przywódca kasty kapłanów. Co cię tu sprowadza posłańcu przymierza Adonosa? Zostałem przysłany przez Kerosa, by przekazać wiadomość. Gregorius wie o miejscu położenia tego potężnego artefaktu. Najwidoczniej próbuje on wejść w posiadanie tego artefaktu. Keros powiedział, że musimy szybko mu to uniemożliwić. Jednak chciałbym się dowiedzieć, o jaki artefakt chodzi. Ach tak, przynosisz bardzo złe wieści. Jednak nie chcę cię trzymać w niepewności w obliczu panującej sytuacji. Posłuchaj zatem. No dawaj. Była ciemna, burzowa noc. Niebo rozświetlały błyskawice. Strażnicy nieświadomi niczego zaczęli tonąć. Nagle jeden z nich zauważył coś błyszczącego. Coś, co unosiło się na wodzie. Jednak nie mógł rozpoznać, co to jest. Podszedł nieco bliżej. Był to stary miecz. Strażnicy wyjęli go z wody i zanieśli do obozowiska, by lepiej się przyjrzeć. Był to szpon Beliara. O kurczę, jakie ma znaczenie ten szpon? Jakie ma znaczenie ten szpon Beliara? Szpon Beliara jest mieczem wykutym przez samego Boga Ciemności. Został on powierzony Kłachodronowi, generałowi wiele lat temu. Jednak ani on, ani jego syn Radames nie byli w stanie sprostać jego mocy. Właśnie w ten sposób upadł Jarkendar i nasza prastara cywilizacja. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Gdzie teraz jest szpon? Znajduje się w jaskini niedaleko stąd. Jednakże została ona zabezpieczona pułapkami i zakręciami ochronnymi, by trzymać intruzów z daleka. Nie wiem już, w co wierzyć. Obawiam się jednak, że Gregorius odnalazł drogę do szponu. Co powinniśmy teraz zrobić? Uważam, że najlepszym wyjściem będzie wyciągnięcie szponu z miejsca ukrycia. Nie jest tam już bezpieczny. Co powinienem zrobić w następnej kolejności? Powinniśmy go zniszczyć? Książę jest potężny. Zbyt potężny, by pokonać go zwykłymi środkami. Potrzebujemy szponu, by go powstrzymać. Czy przywrócenie mocy tego złowieszczego artefaktu nie będzie niebezpieczne? Naturalnie. Jednak nie będzie wówczas możliwe pozbycie się księcia. Równowaga sił zostanie zachwiana, jeśli Gregorius położy swoje łapska na szponie. A temu musimy zapobiec. Broń wygląda, jakby ktoś już próbował ją zniszczyć. Nie sądzę, byśmy byli zdolni to zrobić. Co stanie się ze szponem, jeśli nasz plan wypali? Myślę, że powinniśmy go zniszczyć. Przyniósł on nam i naszej kulturze zbyt wiele cierpienia. To się po prostu nie może wydarzyć ponownie. Obawiam się jednak, że nie dysponujemy wystarczającą wiedzą o szponie, by go zniszczyć. Trudno być tego pewny. Gdy pokonamy księcia, musisz wyruszyć w morze i poszukać uczonych. Jeśli ktokolwiek wie, jak zniszczyć szpon, to jest to właśnie przywódca kasty uczonych. Inaczej bym się do tego zabrał. W porządku.
Zatem ruszam w drogę. Ode mnie tego nie dostał. Zrób co jesteś w stanie i zanim wyruszysz, weź to. Nic innego. Będziesz tego potrzebował. Dzięki. Nie zasłużył sobie na. O kurczę, co ty mi dałeś, człowieku, matko boska. Nic mnie już nie dziwi. Pierścień kapłana. Potrzebuję tego pierścienia, by się obronić przed barierą chroniącą szpon Beliara. Tak myślałam. Podejrzewam, że to już mogę zdjąć i założyć to. Przecież wiedział o tym wcześniej. Coś jeszcze dostałam ciekawego? Jeżeli on tego nie kołczan ze strzałami, ale zajebisty, o Jezu. Uciekał, jakby gonił go sam Belia. Trochę to śmiesznie wygląda. Inaczej bym się do tego zabrał. Wow. Dobra. W takim razie faktycznie przydałaby się lepsza broń. Można by było w nią zainwestować. Tylko, że no, trochę ciężko będzie w nową broń zainwestować jakieś pieniądze. A co z tymi łowcami? Oni mają imię. Słyszę o tym po raz pierwszy. Ja kompletnie nic nie mogę z wami zrobić? Kompletnie? Mnie mówi to jest zbyt dziwne. Celos, a może coś z tobą jeszcze? W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. No dobrze. W takim razie chodźmy z powrotem na górę. To jest ta jaskinia, do której ja teraz właśnie kilka minut temu próbowałam wejść i się zastanawiałam, dlaczego nie mogę tego zrobić. Już wiem, dlaczego nie mogę tego zrobić, wiadomo. Nie podoba mi się to, jak tutaj brzmi ta okolica. Bo to jest creepy. Także, no. Tutaj jest sporo roślin. To jest bardzo też zastanawiające. Dobra, tą lagę to ja sobie akurat zostawię. Leśna jagoda to tam nieważne. A ty już mnie będziesz normalnie przepuszczał? Tak, czy już nie muszę nosić tego pierścienia? No dobrze, w takim razie chodźmy. Czarny ptak. No dobra, to już niech se żyją te ptaszki. A my tymczasem chodźmy w tę stronę, bo mamy tutaj właśnie do załatwienia tą jaskinię. Teraz powinniśmy móc tam wejść bez żadnego problemu. Tam są pełzacze z tego, co ja widziałam. Podejrzewam, że nie będzie tam nic większego, jakiegoś trudnego. Ale kto wie, może się okazać, że będzie. Także zobaczymy. Teraz gra mi właśnie pozwoliła przejść. Siema, pełzaczu. Coś tutaj jeszcze jest? Kurczę, widzę, że wchodzimy na bardzo dosyć taki kruchy grunt. Tutaj jest jakaś wskazówka, to się podejrzewam przyda. Nie wiem, czy to dobrze, że ja te wszystkie noże stąd zebrałam. Nie wiem, przeczytajmy. Wskazówka. Dwie wypowiedzi są nieprawdziwe. Jeden. Pierwszy przełącznik jest po trzecim. Trzy. Drugi przełącznik jest po trzecim. Trzy. Pierwszy przełącznik jest przed drugim. Cztery. Pierwszy przełącznik jest po drugim. Pomiędzy pierwszym a trzecim jedna wypowiedź jest niepoprawna. Pomiędzy trzecim a czwartym jest dobra. Jeden lub cztery jest prawidłowe. Rozumiem, że przełącznikami są... Aha. Zastanawiające. Siema, kowadło. Ono mi spadnie na łeb, jeżeli ja zrobię coś źle, prawda? Wszystko spoko. Podoba mi się jaskinia i jej wygląd, ale gdzie tutaj są jakieś przełączniki? Bo to jest bardzo interesujące. Tam coś jest w środku. Chyba szpon. Co jest przełącznikiem, że tak powiem, bo... Mogę zestrzelić to kowadło? Po prostu to wystarczyło. No prawie. Jezu, nie, nie spadaj tam! O matko boska. Wczytaj tą grę, o Boże. Widzę, że się nie zapisałam przed tym, po zabiciu tego pełzacza. Ale widzę, że zrzucenie tego kowadła to był chyba mądry ruch. Nie mam czasu dla ciebie, pełzaczu. Jeszcze raz, tą wskazówkę. Te noże są bardzo ciekawe, nie wiem na cholerę one tu są. Ale no dobrze, ale to kowadło to jest chyba jakiś strzał w dziesiątkę normalnie, ja nie wiem.
Jeszcze raz tą wskazówkę, ażbym sobie przeczytała, bo... Dwie wypowiedzi są nieprawdziwe. Pierwszy przełącznik jest po trzecim. Drugi przełącznik jest po trzecim. Pierwszy przełącznik jest przed drugim. Pierwszy przełącznik jest po drugim. Pomiędzy 1 a 3 jedna wypowiedź jest niepoprawna, pomiędzy 3 a 4 jest dobra, 1 lub 4 jest prawidłowe. Dobra, zrobię sobie tutaj zapis, zanim to kowadło zrzucę. Pełzacz. No pełzacz już nie żyje, to słabo, żebyś go dobijał. No dobrze. Czemu ja mogę to kowadło jeszcze zaznaczyć? A może coś tu mogę kliknąć? Szpon Beliara. Przełącznik. Widzę, że mam w ogóle zero życia i się gra teraz popsuła chyba. Bo... tak, musimy się wczytać chyba. Bo niby nie zginęłam, a teoretycznie to właśnie umarłam. No nie wiem, ale zrzucenie tego kowadła to było chyba mądre. Jak jeszcze raz w to kliknę... Tak, to umieram. No dobrze. Jakby tutaj ta wskazówka, to ona mi w sumie nic nie daje, powiem wam, wiecie? Mam szukać jakichś przełączników, a mi łuk nie pokazuje kompletnie nic w tym miejscu, oprócz tego kowadła. I oprócz pełzacza, no i czarnych ptaków. No dobrze. Więc jeszcze raz to kowadło. I tu jest jakiś przełącznik niby, tak? No jest tu jakiś przełącznik. Tu jest jeden. Oha, dobra, rozumiem wszystko. Strzelmy w ten. Dobra, też mam zero życia, więc to nie jest ten przełącznik. To fajnie. Czyli i tak musimy zestrzelić kowadło. To wiele wyjaśnia. Teraz sobie już zrobię zapis po zestrzeleniu tego. I teraz sprawdźmy. Jeden przełącznik. Przełącznik, przełącznik. Pokazuje mi, że są niby trzy, a przecież przełączników miało być cztery. Jeden, dwa, trzy. Spróbujmy w ten górny. Nie rozumiem, dlaczego jakby ja umieram, strzelając w te przełączniki. Przecież jak ja mam niby inaczej się dostać tam gdziekolwiek? Chyba, że tutaj są przełącznik, przełącznik, przełącznik. Mogę strzelić w szpon Beliara? No tu jest jeden przełącznik, tu jest drugi przełącznik, tu jest trzeci przełącznik. A ja bym tak strzeliła z boku w te przełączniki. Okej, okay, teraz umarłam faktycznie. O, wow, dobra. Fajnie, że już powinnam kończyć odcinek, a ja nie mam pojęcia, jak tu przejść gdziekolwiek. Może jeszcze jakiś jeden tu jest przełącznik. A spróbuję na przykład tędy i tak... Za węgła. Ja w ogóle trafiam w ten przełącznik? Ale coś się wydarzyło dobrego. Dobra, zanim zakończę, to jeszcze coś spróbuję tu pokombinować. Bo tutaj wygląda coś bardzo interesująco. Jeden. Dwa. I trzy? O kurczę, wow, udało mi się. No i dobrze.
Ale miało być niby cztery przełączniki, także to jest trochę akurat dziwne. Mamy szpon. O, a tu jest kto? Czy to jest Gregorius? Opolos, nie wiem kim ty jesteś, człowieku. Tej broni nie można założyć, dzięki, że dostałam obrażenia. Hej, co ty tutaj robisz? I gdzie jest szpon? Spóźniłeś się. Zabrałem szpon. Cholerna gnido, oddaj mi szpon albo cię zmiażdżę. Zobaczymy. A, jestem Opolos, prawa ręka Gregoriusa. A ty masz szczelność stawać mi na drodze, gnido? Ojojoj. To był twój ostatni błąd. To będzie złe. O kurczę, ale mu kryt wszedł. Ja jestem w stanie go zabić, nie? Także ok. Szkoda, że ja się nie zapisałam. O Boże święty, dobra. To jeszcze raz musimy. To było 1, 2 i 3. Dobra. Ale jestem w stanie go zabić, tylko po prostu muszę się ładnie, pięknie postarać, a nie tak jak ja to zrobiłam. Także zrobimy sobie zapis tu. Hej, co tu? Dobra, przestań tam gadać już. To był. Co to za kryt chamski ci wszedł, przepraszam? A, daj mi spokój, Jezus kochany. Nie wiem, czy muszę go bić faktycznie. O Boże święty, tak, muszę go bić, o Jezu. Dobra, moi drodzy. Myślę, że idealnym momentem będzie, jak ja sobie go wyklepię i się po prostu spotkamy już po tym. I w ogóle tymczasem w takim wypadku dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym, gdzie spotkam się z wami już nad martwym ciałem tej jednej wielkiej gnidy. I no, zobaczymy, co nas czeka dalej. Także do usłyszenia. Cześć.